Właśnie jestem na najpiękniejszym dworcu w całym kraju i zaraz odjeżdżam do Krakowa. Unboxing hotelu. Krakowski Uber. Krakowski Uber Citroen bordowy. Już nie jeździ, ale kiedyś jeździł. I tam jakaś pani Krystyna robi pranie. To osoby z Mielca, więc... Dobrze, dobrze. To rokowania myślę, że są coraz lepsze i warto o tym mówić, bo po prostu jakby inaczej docierać do najmłodszych osób niż przez YouTube'a, nie? Bo ja nagrywałem filmik o socjologii, gdzie trochę broniłem tego kierunku i jakby trochę mitów, myślę, takich typowo fejkowych tam starałem się opalić. Osoby po kierunku socjologia, średnia zarobków 2000 zł. Zniszczyłem komuś życie. Nie, ale to też jakby w kontekście odpowiedzialności twórczej. Natomiast Talibur zawsze był trochę krytykowany, że wystarczy, że naciskasz przyciski i postacie ładnie się zachowują. Nie wiem, czy jest coś w tym prawdy. That feel good!
co powiesz widzom na pożegnanie? Pożegnaj się z widzami. Pa, pa. Jestem zmęczona. Pojedź dalej, pojedź. Pojedź do, nie skręcaj tu, pojedź. Patrz. Jak to on jest. Jest niedziela, 8:30 rano. Ja nienawidzę wstawać o 8, no ale jak trzeba, to trzeba. Dzisiaj drugi dzień z wydarzenia, także jeszcze parę takich fragmentów tego vloga właśnie z tamtego miejsca i już później reszta z samego Krakowa, gdzieś tam ze Starówki czy coś. Bo w sumie dzisiaj będzie podobnie, będą nadal gry i to w większości, bo dzisiaj jest bardziej właśnie gamingowy dzień. Mimo, że wczoraj też praktycznie były same gry, bo jakoś ta część taka właśnie niby meetingu YouTube'owego trochę zawiodła organizacyjnie i nawet w sumie jak dla mnie najlepszy kanał w Polsce, który się pojawił, grupa filmowa Darwin, mieli mieć panel o 13, a nawet nikim nie załatwił mikrofonu i po prostu posiedzieli z widzami, porobili zdjęcia i poszli, także a jakieś pseudo-youtuberzy, jakieś dzieci po 15-13 lat, które nie wiem skąd, ale dorwały mikrofon, to później sobie zajęły scenę i gadały o jakichś głupotach. Wcześniej też ktoś miał mikrofon, jak przyszli oni, to mikrofonu raptem nie było, ale fajnie było z nimi pogadać, naprawdę bardzo, bardzo ich lubię, także chociaż tyle z tego, ale jak dla nich to po prostu totalna strata czasu była. Zresztą dla innych też po części, ale wiecie, zlać taki kanał, no to ja już bym na ich miejscu nie przyjechał nigdy więcej na takie wydarzenie, co nie? Na szczęście na meetupie jest dużo lepsza organizacja, która jest we wrześniu, ale też w Krakowie, także jak chcecie coś w środku Polski, to nie wiem, czy kiedyś coś takiego będzie. Wiem, że jeszcze w Gdańsku potrafi się odbić taki meeting. No, ale tak jak wspomniałem, trzeba do Krakowa teraz przyjechać i to na to i na meetupa, tylko że na meetupa naprawdę wszystko jest warte ceny. Trochę są wyższe jeszcze nawet ceny za takie te bilety Gold itd., ale tak jak mówię, organizacja na bardzo, bardzo wysokim poziomie i faktycznie wszystko, to za co zapłacicie, to wam jakby się zwróci w cudzysłów na tym meetupie, a na meet-icie, którym teraz jestem, bilet Gold za 350 zł, który nie upoważnia w zasadzie do niczego więcej niż standardowych widzów, oprócz tego, że wejdziecie do pokoju, w którym mogą spędzać czas twórcy, to znaczy odpoczywać, i w sumie oprócz paluszków, chipsów i naprawdę takiej chwili ciszy, to nic więcej nie ma, a bilet kosztuje 300 zł więcej niż taki regularny. Miała być nawet paczka dla biletów Gold, jakichś tam gadżetów, też nic takiego nie było, miała być strefa chillu, która się okazało, że jest dostępna dla wszystkich. No nie wiem, także no przejechałem całą Polskę, ja nie żałuję, bo i tak fajnie było przyjechać i coś porobić, także jeszcze dzisiaj, jutro już w poniedziałek wracamy do domu, ale no jakbym mógł, to bym przyjechał jeszcze w tym roku na meetupa, ale nie dam rady, nie mam tyle pieniędzy teraz, żeby wydać na dwa meetupy, znaczy na dwa meetingi w przeciągu 2 miesięcy po 500 przynajmniej złotych, bo wyjazd do Krakowa to jest jednak koszt, także za rok postaram się na meetupie być i spotkać część z was. Yeah, I'm lonely. Yeah, I'm lonely.
Na sam koniec już tego vloga, tego całego materiału z Krakowa, parę jeszcze takich słów podsumowania, opinii, jak w ogóle na tym evencie było. Tak jak widzicie, ja już wróciłem do domu, jestem już, powiedzmy, bez emocji, emocje upadły, także tak z czystym umysłem mogę wam powiedzieć, ogólnie mi się cały event jakby podobał, bo ja w ogóle pierwszy raz byłem na jakimś meetingu YouTube'owym i tak dalej. Głównie tam się skupiało wszystko na grach, bo jednak były to właśnie dwa dni eventu takiego, który... W pierwszym była mieszanka tego meetingu YouTube'owego z grami, w drugim to już były tylko gry, ale tutaj zawaliła organizacja bardzo mocno. To znaczy ten event, ta część, która była zorganizowana pod gry, nawet funkcjonowała i pracowała, okej. Okay. Ale w sobotę miało być jeszcze jakby wszystko, wiecie, związanego z YouTube'em, prawda? Tutaj była jedna malutka scena dla tych, no powiedzmy, YouTuberów. Także generalnie chodziliście tylko i patrzyliście sobie, co się dzieje, ewentualnie można było coś kupić, pograć w grę, spotkać jakiegoś YouTubera, ale na przykład przyszła tak to, co wam mówiłem wcześniej, grupa filmowa Darwin, okazało się, że nie będą mieli panelu, bo mikrofon nie działa, no także to już sobie wyobraźcie, jak nie do końca tutaj było dopracowane wiele rzeczy, bo nawet nie było fizycznego organizatora żadnego, który by to ogarnął. Byli ci, ale od gier, oni mieli swoje rzeczy do roboty, więc oni nie ingerowali za bardzo w tego całego, powiedzmy, YouTube'a. I zabrakło jakiejkolwiek, moim zdaniem, osoby, która by podeszła, okej, nie działa mikrofon, czy coś trzeba zrobić, pomóc, ja już tu jestem dla was, zajmę się tym i tak dalej. Także, wiecie, ja tam nie mam się czym rozczarowywać, bo jestem małym kanałem, ale jakbym na miejscu Darwinów przyjechał i zobaczył coś takiego, to już na ich miejscu bym nie wrócił więcej, więc podejrzewam, że już mogą nie zagościć na takim meetingu. Uważam osobiście, że dużo, dużo lepszym wydarzeniem jest meetup, który będzie teraz we wrześniu, również niestety w Krakowie.
Także ja ciągle ubolewam, że to nie jest gdzieś w centrum Polski, czy nawet, wiecie, co rok w innym mieście, bo są w innych miastach, ale większość jest na południu. A nie mogłoby zrobić raz w Krakowie, w Gdańsku, w Warszawie, nie? Byłoby lepiej, bo komu się chce jechać 8 godzin? Są osoby, które pojadą, ja też teraz pojechałem, ale większość jednak zostanie w domu. Także to jest wada. Ja na meetupie nie byłem, ale wiem, że jest dużo lepiej zorganizowany, że tam wszystko jest warte swojej ceny, że to, za co płacicie, to to macie i że faktycznie to, co jest napisane, że będzie i że na przykład bilet upoważnia do tego, to będzie. Tutaj bilet Gold, który jest warty 350 zł, jest porównywalny do tego biletu za 50 zł, bo nawet Goldy, które miały dostać jakieś gadżety od organizatorów, nie dostały tego. Przynajmniej ja nie widziałem, żeby coś takiego ktoś dostał. I tak samo strefa, która miała być jakaś tam strefa chilloutu, to tego nie było, to było dostępne dla wszystkich. Było jedynie tak naprawdę wejście za kulisy, powiedzmy, taki pokój dla youtuberów, taka sala, gdzie można posiedzieć, odpocząć, tam faktycznie było ciszej, napić się Tigera, zjeść paluszki i chipsy, które były poczęstunkiem. Ale tak naprawdę poczęstunek, w sensie Tigery, też były dla normalnych. Dla ludzi, którzy przychodzili, nie mieli jakichś plakietek, wiecie, VIP, twórca, gold i tak dalej, tak? Także bilet, za który trzeba było dać 350, tak naprawdę pozwalał wam wejść pół godziny wcześniej osobną kolejką, co jest akurat bardzo dobrą zaletą, i pozwalał wam posiedzieć w strefie z twórcami, z youtuberami i odpocząć po prostu i zjeść sobie chipsy. No ale to nie jest warte 350 zł, umówmy się, to jest warte co najwyżej 50 zł więcej, czyli stówkę, nie? Bo regularny bilet mniej więcej 5 dych właśnie kosztował. Także szkoda, bo ludzie pojechali do Krakowa i mogli być zawiedzeni i wiem, że dużo ludzi po prostu było. Ale w kwestii gamingu naprawdę było masa rzeczy, w które można było pograć i się dobrze pobawić. Ja nie jestem rozczarowany, bo tak jak mówiłem, jestem małym kanałem, także poszedłem tam tylko, pojechałem w zasadzie te 8 godzin w jedną stronę, żeby zobaczyć, co się będzie działo, trochę ponagrywać, teraz to widzieliście, prawda? Żeby spotkać paru widzów, też wiedziałem, że nie będzie ich wielu, ale ponad 10 osób spotkałem, także mam nadzieję, że teraz to oglądacie. Bardzo się cieszę, że byliście, że podeszliście, że się nie baliście i tak dalej. Fajnie było chociaż przez chwilę pogadać, zrobić sobie z kimś zdjęcie. Ja też jestem zadowolony, bo mam z Darwinami zdjęcie, tak jak widzieliście. Byłem też w stanie pogadać z nimi chwilę. No z jednym, ale pogadaliśmy sobie także z moją dziewczyną i z nim właśnie. Spoko, było fajnie, ja się dobrze bawiłem. Pojechałem gdzieś, zwiedziłem trochę Krakowa przy okazji, bo pierwszy raz byłem w Krakowie swoją drogą. Także za rok to raczej na meetupa, jeżeli już bym miał jechać, bo tam faktycznie organizacja na wysokim poziomie. Na meetupa się nie opłaca po prostu, bo organizacja leży i podobno wcześniej było wcale nie lepiej w poprzednich latach. Chociaż byli też lepsi twórcy, w sensie, że tacy bardziej znani. Tutaj większość to były jakieś losowe osoby, które się zachowywały jak totalne gimbusy, bo to były gimbusy, bo to byli youtuberzy w wieku 14-16 lat większość. Nawet było parę takich 10-12-latków, co już po prostu... co nie, chodzi sobie taki 10-latek z plakietką twórca, to już jest śmieszne. Ogólnie oni zajęli tę śmieszną scenę, która tam była 5 na 5 metrów, może, przepraszam, no 5 metrów to może miała wszerz. Generalnie takie właśnie cała hala Expo jest naprawdę całkiem spora, chociaż są oczywiście dużo większe. I jakieś 95% to był gaming, a gdzieś tam w rogu była właśnie taka scena niewielka dla tych twórców niby. I o ile Darwinom mikrofon nie działał, nikt go nie ogarnął, to później jak te dzieciaki się podopadały do tego mikrofonu, to tam cuda nie wydziedziały, głupoty opowiadali, także po prostu tacy, wiecie, antyfejmowi ludzie, którzy szpanują, chodzą, myślą, że jak mają 100 tysięcy subskrypcji, to są super i że są naprawdę popularni, a nagrywają jakieś głupie filmiki, jakieś głupie reakcje czy tak czy coś w tym stylu. I to jest bolesne, widząc po prostu taką grupkę 10 youtuberów, która się zbierze i chodzi, rozdaje zdjęcia, autografy i myślą, że są super popularni i super fajni, zajebiści, a tak naprawdę zajeżdża to żenadą i gimbusiarnią, szczególnie to, co się działo na tej scenie. Swoją drogą jakoś im to mikrofon działał, a dla Darwinów nikt tego nie ogarnął. Super zabawa była, naprawdę, ale tak jak mówię, moje wrażenie ogólnie jest okej, bo ja się przejechałem, coś ponagrywałem, coś pozwiedzałem, spotkałem paru widzów i nie mogę mieć nic sobie jakby do zarzucenia w kwestii tego, że tam trafiłem, ale organizatorom Meetup oczywiście już trochę tak. Tak jak mówiłem, za rok na meetupa będę się wybierał, może już uda się wtedy mieć 100 tysięcy subskrypcji, także też pewnie się uda dostać jakąś akredytację i będzie spoko, bo wiem, że tam po prostu będzie to wszystko stało na poziomie, także na pewno też będzie dużo, dużo więcej ludzi, nawet tysięcy więcej, bo tutaj może było z 1000-2000 osób, tak powiedzmy, w szczytowych takich fazach, to właśnie, no strzelam, że 2000 osób. Na meetupie wiem, że będzie z 5-6, że będzie nawalone po prostu osób, ale też będą podzielone te strefy, że widzowie i tak dalej, tutaj youtuberzy, tutaj oczywiście można wejść do widzów, z nimi rozmawiać, robić fotki i tak dalej, ale nie ma takiej, wiecie, nie ma czegoś takiego jak było tu, że niby masz ten bilet Gold, niby masz tę swoją plakietkę, która daje ci to i to, a jednak wszystko jest praktycznie dla wszystkich dostępne, nie ma takiej, wiecie, strefy oprócz tego pokoju,
po prostu takiej strefy właśnie spokojniejszej, że tylko twórcy tam mogą chodzić, mogą wchodzić, mogą coś tam robić konkretnego, a tutaj jednak wszyscy byli w jednym miejscu, wszystko było dla wszystkich i tak dalej, więc po co robić w takim momencie bilet Gold, który jedynie upoważnia cię do wejścia na chwilę za kulisy i zjedzenia paru paluszków, tak? Na ten moment to już by było wszystko, nie chcę was zanudzać, bo ten materiał i tak już jest wystarczająco długi, także dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy podeszli, którzy chcieli zrobić fotkę i pogadać. A no i te osoby, które były i mnie spotkały, albo które były i nawet mnie nie spotkały, napiszcie, jak wam się podobało ogólnie właśnie na tym micie. Także teraz to już serio wszystko, na razie.